Siemaneczko, Kamil z tej strony. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny, nie będzie o remoncie domu. Jestem chory, więc nie będę się starał też w miarę mało gadać i będę mówić dużo ciszej, więc sorry. Ale nie cierpię chorować, bo wtedy nic nie można zrobić konkretnego. Natomiast jedna rzecz, którą mogę zrobić, to coś, o czym marzyłem od zawsze. I to jest wino. Mam bardzo dużo czereśni. Drzewo strasznie dobrze obrodziło. One są już w takim stanie do zbierania, właściwie na szybko, bo zaraz będą przejrzałe. Nie chcę, żeby się zmarnowały te owoce. Zrobimy z nich wino. Zawsze marzyłem o robieniu wina. I miałem nawet takie marzenie, taki plan B swój, jak byłem jeszcze dzieckiem, tak powiedzmy od 18 do 20 któregoś tam roku życia. To miałem taki plan B, że jeżeli nie wyjdzie mi życie w Polsce, będę biedny, nie będzie mi się udawało nic, to się wyprowadzę do Portugalii, Hiszpanii czy na południe Francji, kupię sobie tam farmę, posadzę winogrona i będę robić wino. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak drogie mogą być nieruchomości, szczególnie na zachodzie czy no, południu Europy, w zasadzie zachodnim, południowym zachodzie. O. Teraz mam troszeczkę inne rzeczy w głowie. Zawsze chciałem, to wydawało mi się to bardzo fajnym życiem, żyć z robienia wina. Ja nie jestem jakimś smakoszem czy innym człowiekiem, ale sam proces robienia alkoholu wydaje mi się strasznie fascynujący, więc kupiłem sobie 25-litrowy balon, do którego nazrywamy owoców z własnego drzewa. I będziemy z tego robić wino. Możliwe, że jeszcze będziemy kupować drugi balon, ale mniejszy, bo mamy jeszcze czarną porzeczkę i z niej też możemy zrobić wino. Nie będzie to film typu jak to zrobić, to będzie film typu jak ja to robię, bo im więcej czytam w internecie na temat tego, jak zrobić wino z czereśni, tym mniej wiem. Metod jest miliard. Każdy robi inaczej. Widziałem z kompotu, z pulpy, z owoców i z soku z owoców wyciskanego przez wolnoobrotową wyciskarkę. Więc sposobów mnóstwo. To jest Tara. Tara jest pieskiem mojej siostry i Tara będzie ze mną przez wakacje. Tak? No. Tara jest grzecznym pieskiem, tylko nie za bardzo się dogaduje z kutkami, więc Tara ma swój własny pokój w łazience. Musimy umyć balon, więc idziemy umyć balon. Pirosiarczan potasu to substancja chemiczna służąca do dezynfekcji sprzętu winiarskiego czy piwowarskiego. Preparat odkażający. I w tej chwili, biorąc pod uwagę, ponieważ opukaliśmy nasz balon, to trzeba go zdezynfekować. Czemu? Nie wiem, bo tak piszą na opakowaniu.
10 gram piro siarczanu potasu na pół litra wody. Dlatego mamy wagę, którą sobie ustawimy. Stawiamy na nią naczynie. Teraz zerujemy i woda waży 1006 gram, waży litr, więc można zaokrąglić do 1000 i wlewamy po prostu, nie wiem ile, wlejemy litr, zobaczymy, nawet nie jest napisane czy przygotowanej czy nie, po prostu wody. Musicie mi uwierzyć na słowo, że do 1,5 litra wody dospałem 30 gram piro siarczanu, bo zapomniałem nacisnąć nagrywanie. Teraz pora zająć się owocami. Do przygotowania owoców mamy coś takiego jak trylownica. Jak działa? Zobaczymy, bo tylko raz w życiu używałem trylownicy i nie były to czereśnie. Nie pamiętam, co ja wtedy trylowałem. A może czereśnie albo wiśnie. Mamy trochę czereśni pozbierane już. Ale bardzo możliwe, że mało z nich będzie się nadawać do użycia, bo zerwałem je tydzień temu i przez tydzień były w lodówce, więc słabo trochę. No ale tak to jest, jak się człowiek decyduje na chorowanie. Więc przebierzemy te czereśnie i użyjemy tych, których można użyć. Jak widzicie, uratowało się strasznie mało owoców. Niestety cała reszta była zepsuta, więc muszę iść pozbierać więcej. Nie wiem, ile litrów to, ile kilogramów, ani nic takiego, ale biorę wiadereczko zwykłe. Do niego będziemy wrzucać owoce i biorę drabinę i idziemy zbierać. Trochę szkoda z tą chorobą, bo zepsuło mi się 3 kilo owoców, ale wcześniej nie byłem po prostu w stanie dozbierać reszty. Przestań mnie lizać. I no, w tej chwili dozbierałem nieco, prawie 2 kilo. Łącznie będziemy mieć 2. Przepis, który znalazłem, jest na 8 kilo. Więc teraz umyję owoce i zaniesiemy je do kuchni do drylowania. Będziemy wrzucać prosto do balonu. Nie wiem, czy tak się robi, czy nie. My tak zrobimy. Wyjdzie to wyjdzie, nie to nie. To jest trochę pilotażowy rok, jeżeli chodzi o moje posiadanie domu i gospodarstwa, farmy, jak zwał, tak zwał.
Nic nie umiem, wszystkiego się uczę. Jeśli popełniam błędy, dajcie znać w komentarzu. Co mnie miał? Miał. W przepisie jest napisane, że 8 kg owoców i 4 litry wody. Co z tego będzie? 4 litry wina z 8 kg owoców? To jak ja mam... I do tego jeszcze 1,5 kg cukru. To jak ja mam 2 kilo, zaraz policzę, to powinienem dać litr wody do tego? Trochę słabo. Mamy 2,3 kg owoców, które zajęło dosyć sporo miejsca. Szczerze mówiąc, tak jak na to patrzę, to myślę, że 8 kg owoców mogłoby się nie zmieścić w tym balonie. A bałem się, że kupiłem za mały. No dobra, nieważne. W tej chwili muszę dolać wodę. Czyli jak 4 litry wody na 8 kg owoców, to na 2,3 kg muszę 1,15 wody dolać. Ugotujemy. Dolejemy gotowanej wody, tak żeby można było ją przefiltrować dodatkowo, wygotować i tak dalej. Rozmieszamy tam cukier, jeśli go znajdę, a jak nie, to będzie mocno wytrawne wino. I tyle. Jeszcze rozpuszczę trochę drożdże i wrzucę je tam. Tylko drożdży nie można rozpuszczać we wrzątku, bo się je zabije. I zakładamy ten dziwny coś i wino się robi. Okej, w międzyczasie może ktoś w komentarzu wytłumaczy mi, co robię źle, bo nie rozumiem, dlaczego miałem odkazić balon i cały sprzęt, ale nie było nigdzie napisane o przegotowanej wodzie, o tym, w jakiej wodzie myć owoce, nic takiego, po prostu odkaź to i broń Boże, nie dotykaj, nie wlewaj tam z powrotem zwykłej wody, ale później dolej wodę. Po prostu. Więc wydaje mi się, że te wszystkie instrukcje są trochę zbyt... zbyt mało jasne. Co, Kicielku? Mały przeskok czasu, co? Zobaczymy jeszcze, to światło będzie trochę lepiej. Nasze drożdże wystarczają na 25 do 50 litrów. Obliczyłem, że z tych owoców, które tutaj są, będzie około 2,5 litra wina. Więc wlejemy, ponieważ jest napisane, że to jest
40 gram wystarcza na 25 litrów, to my robimy 10% tego, 2,5 litra, więc 10% drożdży wsypujemy, czyli 4 gram. Wsypiemy je do rondelka, który wcześniej zważymy, wyzerujemy. Wsypiemy 4 gram, zalejemy wodą, którą również zważymy, tak żeby wlać tam 1,3 litra, nie, 1,2 litra. I to wlejemy do balonu, zapieczętujemy go, czy jak to się tam nazywa, i tyle, zobaczymy. I w ten sposób spełnia się marzenia. Czy coś z tego wyjdzie? Nie mam pojęcia. Kompletnie się nie zdziwię, jeśli nic, bo jestem tak chory, że zapominam, co robiłem, a co nie. Brakuje mi kompletnie koordynacji ruchowej i mogłem coś zepsuć po drodze, więc nie przejmę się, jeśli nic nie wyjdzie. Najważniejsze to próbować, uczyć się na błędach i wyciągać wnioski na przyszłość. Więc w przyszłym roku zadbamy o owoce trochę bardziej. Zadbamy o drzewo, bo je dotkniemy tak, żeby lepiej też owocowało, żeby było zdrowsze i tak dalej, i tak dalej. W przyszłym roku będziemy mieć ten dom od samego początku roku, więc będzie też duża możliwość zadbania o wszystko w momencie, kiedy jest najlepszy na to moment. W tej chwili, jak dostaliśmy klucze od domu, to już było za późno na docinanie drzew czy krzewów. Szybko Kamil z przyszłości tutaj, żeby pokazać wam coś. Jak widzicie, tutaj nie ma wody w ogóle, a tu jest więcej, ponieważ tworzy się ciśnienie tam na dole, idzie tutaj, wypychane jest, wypycha tą wodę i tu idzie do góry. Siema, Kamil z przyszłości znowu. Dobrze, że zadzwoniłem, znaczy zadzwoniła do mnie moja babcia, chwilę gadaliśmy. Powiedziałem, że nie dodałem cukru w ogóle do wina. I powiedziała, że musisz dodać cukier, bo się zrobi kwas, zrobi się ocet. Nie chcemy robić octu, tylko chcemy robić wino, więc dodamy cukier. Teraz balon odstawimy, przykryjemy i ja zajmę się sprzątaniem, a wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o moim domowym winie, czy coś z tego wyjdzie, czy nie. Dowiemy się za parę tygodni, także jeśli was to interesuje, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do następnego. Hej!